Witam Was serdecznie na kanale Tarot z Planem Duszy. Dawno nie było takiego wideo, w którym pokazuję karty. Postanowiłam właśnie pokazać Wam talię, która jest mocno połączona z jogą. Nazywa się Landsky Oracle i autorką tutaj jest Teresa Hatch. I muszę przyznać, że od właściwie kilku lat na mojej liście jest jej tarot, który jest w puszce wydany przez US Game Systems. No i myślę, że może niedługo się u mnie znajdzie w kolekcji. Natomiast dzisiaj zajmiemy się Landsky Oracle, karty, które bardzo mocno mówią o tym, jak można być zainspirowanym w jodze przez te karty. Ona też, ta pani Teresa Hatch, jest praktycjonerem, czyli praktykuje jogę. No i stworzyła tą talię. Bardzo ona mnie zainspirowała, to znaczy w sensie takim, bo ja też praktykuję jogę już dłuższy czas i chciałabym właśnie się inspirować i zobaczyć, w jaki sposób można to zrobić. Jeszcze bardziej, mocniej można medytować pewnie z tymi kartami. Pudełko, jak widzicie, jest fajne, bardzo różowe. Tutaj mamy nazwę, wydawnictwo US Game Systems. Tutaj jest autorka. Trochę nie łapie mi kamera ostrości. No, trudno się mówi. W każdym razie jest nazwa, wszystko jest. W środku też nie jest jakieś brzydkie, jest fajnie wyklejone. Ok, zobaczmy, jak wyglądają karty. Tutaj jeszcze przedtem pokażę Wam. Tutaj jest praca z oddechem pranayama. I mamy tutaj wszystkie nazwy. Ja między innymi kupiłam tą talię, ponieważ skończyłam podstawowy kurs jogi. I chciałabym tutaj jeszcze też sobie poprzypominać różne rzeczy właśnie z jogi. Z tego, co już przepracowałam, uczyłam się, ale tutaj nigdy nie zabraknie, znaczy nigdy nie jest za dużo, tak chcę powiedzieć, inspiracji, tak? Mamy tutaj yoga sutra, mamy asany, pranayama, czyli praca z oddechem, mamy też oświecenie, czyli shamadhi, dhyana, medytację, dharna, concentration, czyli skoncentrowanie się umysłu w jednym punkcie. Mamy do tego symbole yoga sutra, czyli możemy się tutaj zainspirować Patanjali. Na pewno ci, którzy znają, wiedzą. Czyli mamy tutaj limb of yoga, czyli mamy takie odgałęzienia jogi i wyjaśnienia. Piękne ilustracje, bardzo mi się podobają. No i widzicie, pokusiłam się i kolejna talia trafiła do mojej kolekcji. Książeczka, ile ma stron? Teraz Wam powiem. 57. Tutaj jest o autorce. Taka pani, Teresa Hatch, artystka, nauczycielka jogi, mieszka w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych. Jest zainspirowana właśnie przez tą swoją praktykę medytacji i została mamą. Chodziła na takie spacery ze swoim mężem i z synkiem, z tego tak wynika, albo z córeczką, tutaj nie pisze. Stworzyła białą właśnie tarota, o którym wspominałam, biała szałwia, white sage. No i tutaj to tyle słów. Tutaj mamy informacje o kartach. Każda karta jest wyjaśniona, nie ma ilustracji, jak widzicie, tylko są symbole. A na początku mamy wprowadzenie, czym są te karty. Tutaj mamy informację, że jeśli żyjemy w materialnym świecie, to yama to jest uchronowanie innych, niyama uchronowanie siebie. Asana to jest fizyczna praktyka jogi, pranayama to jest praca z oddechem. Pratyahara to jest skierowanie uwagi do środka, dharana, koncentracja, dhyana, medytacja, shamadhi,
oświecenie, tak? Tu mamy pierwsze trzy odgałęzienia skupiają się na życiu w materialnym świecie, potem mamy wielkie tajemnice, które zawierają uchronowanie innych, też siebie i tak dalej. Nie będę tutaj tłumaczyć i czytać. W każdym razie mamy tutaj też z sanskrytu słowa. No i wyjaśnienie do tych wszystkich słów właśnie, między innymi. Tutaj, tak jak mówiłam, 8 rozgałęzień, odgałęzień jogi. Tutaj mamy pracę Kapalabhati, który to jest scalp brightening. Ja nie wiem, jak to po polsku, bo ja nigdy jogi po polsku nie ćwiczyłam. W każdym razie jest to oświecenie tak jakby swojej czaszki. No i tutaj albo może to się nazywać ognisty oddech. Więc to wszystko zależy, jak to jest tłumaczone, ok? Tyle, bo książeczka to zazwyczaj mniej interesuje tych, co oglądają. Natomiast mamy tutaj gdzieś tutaj coś innego, muszę jednak złapać. O. Ok, zobaczmy. Dużo tej folii. Niestety. Takie są rewersy. Może trochę zbliżej, tak będzie łatwiej. O. Wielkościowo dosyć spore są te karty, ale nie są aż tak duże, bo mam tutaj na przykład taką zwykłą mojego tarota. Oak, Ash and Thorn. No i to są normalne takie rozmiar kart wyroczni. Ok, zobaczmy karty. No i tutaj mamy Yama. Nie wiem, czy światło jakieś nie takie słabo widać. Może za dużo teraz tego światła? Może tak? I mamy uchronowanie innych. A tutaj mamy współczucie. Nawet nie widzę, takie są małe literki, ale tu jest tak jakby prawdomówność. Truthfulness sciatica. Nie będę Wam wszystkiego tłumaczyć, bo ja słabo tutaj widzę w tym świetle. Nie wiem, dlaczego mam tak słabe światło, ale nie chcę też świecić Wam po oczach. Może jeszcze zmienię. Ok. To mi się podoba, bo tutaj mamy kogoś, znaczy tego, kto te orzeszki je i napycha sobie wiewiórka. Możemy powiedzieć, że to jest wiewiórka, ale no, chodzi tutaj głównie o to, że tutaj jest wskazanie, żeby nie być łakomym, tak? Albo nie być kimś, kto wszystko do siebie przyciąga. Nie będę dużo mówić, pokażę Wam te karty. Uchronowanie siebie. Czystość, zadowolenie. Tutaj to nie wiem, co to znaczy. Tutaj studiowanie siebie. Te nazwy z sanskrytu nie będę wypowiadać, bo ktoś może powiedzieć, że źle to robię, więc powstrzymam się. To jest dedykacja do wyższego źródła, można tak powiedzieć. Tu fizyczne postawy. Nie wiem, czemu akurat tak, bo tutaj mamy właśnie asana. No ale tak, tu mamy tą, można powiedzieć, świętą krowę, która w pozycji takiej jogi jest na ziemi. Tutaj poza ryby. Kobra. Tu już przeszliśmy do fizycznej praktyki. Poza wielbłąda, drzewo, góra,
Tutaj mamy, już zaczynamy pranayama, czyli praca z oddechem. Tutaj mamy zwycięski oddech Ujjayi pranayama. Tutaj mamy też pranayama Brahmari i to jest bee breath, czyli oddech pszczoły. Czyli takie właśnie nie oddech, tylko takie mruczenie. Energię dalej mamy, oczyszczanie oddechu. Tutaj jest Kapalabhati, czyli właśnie to, co mówiłam, albo ten ogień, oddech ognia, albo jaśniejąca czaszka. Bastrika to jest brzuch, oddech brzuchem. Takie właśnie oddychanie mocno poprzez przepony, napełnianie powietrzem. I dalej mamy skierowanie uwagi do wewnątrz. Tutaj uzdrawianie i malachit. Biała szałwia. Oczyszczanie. Tutaj jest life purpose, czyli propozycja, taki cel życia. O tak. Tutaj mamy attachment, czyli bycie tak jakby ograniczonym, bo jesteśmy przywiązani, czyli przywiązanie i awersja, tak? Tutaj mamy devotion, czyli poświęcenie. Koncentracja. Ametyst, to mamy nourish, czyli odżywianie, czy odświeżanie. Tutaj mamy taki instrument, ja go osobiście też posiadam i to jest o przebudzenie. Tutaj jest balans w życiu, egoizm, Kali, bogini, i tu mamy taką płomienną miłość. Medytacje, dhyana. Intuicja. Kamień był, tak? Tutaj mamy pamiętanie, czyli pamięć. Tutaj jest piękno. Tutaj jest duchowa ignorancja. Avidya. Tu jest Ganesh, miłość. Tutaj jest oświecenie, czyli samadhi. Tutaj jest biały, przejrzysty kwarc, czyli inaczej mówi kryształ. I mamy tutaj jasność, clarity, czyli nie ma żadnych niedomówień, tak też można powiedzieć. Nie znam tego słowa suchness, ja słyszałam, ale nie wiem, w tej chwili nie będę szukać. Tutaj mamy moksha, czyli o uwolnienie. I tutaj mamy strach przed śmiercią, przepraszam. Tak słabo widzę, nawet w okularach. Tutaj jest Buddha i Grace, czyli łaska. No i tutaj mamy fajną kartę, która między innymi też przykuła moją uwagę. Mamy te Patanjalego 8 gałęzi jogi. I mamy Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratara, Dharna, Dhyana i Samadhi. I tutaj mamy też informacje, kryształy, mamy co może przeszkadzać i tutaj to, co może pomóc. Także bardzo mi się ta talia spodobała. Tak szybciutko Wam pokazałam, żeby nie przedłużać. Możemy się zainspirować, zobaczę, jak się tasuje. I już. Nieźle, chociaż karty są duże, więc można bokiem, jeśli ktoś ma małe dłonie. Podejrzewam, że może być wygodniej. Są to takie karty, które rzeczywiście fajnie się tasują, bezproblemowo. Nie są za sztywne, nie są za miękkie. Możemy sobie pomedytować dzisiaj, kiedy oglądacie ten krótki film, to wideo o życiu.
O pięknie, o karmie. Możemy zrobić tak. Właśnie nie tak, bo... O, tak. To na dzisiaj tyle. I karma to jest piękno. Ewentualnie mogę jeszcze dodać, co tutaj autorka nam podpowiada. Ten obraz pokazuje i ma symbolizować karmę jako cel, który jest w drodze, na naszej drodze. On zawiera kolor niebieski i taki fiolet, może nie fiolet do końca, taki róż przydymiony. Reprezentuje on czakrę, w sumie wszystkie czakry, jako koła światła. I są one tutaj akurat umiejscowione w czakrze gardła i w trzecim oku. Używaj swojej kreatywności, intuicji, żeby odnaleźć przyjemność w codzienności i nie przywiązywania się do niej. Karma jest dobrą i bardzo potrzebną rzeczą w naszym życiu i wspiera ona nasz cel, naszą drogę tutaj życiową i staje się częścią bogactwa w naszym życiu. Tutaj mamy też Yoga Sutra. To wszystko jest po angielsku. Yoga Sutra to Patanjali. Jeśli ktoś chciałby, to można się odnieść właśnie do już przetłumaczonych rzeczy, które są w języku polskim. Tutaj też są refleksje, czy kochasz miejsce, w którym żyjesz i pracujesz. To jest czas na oczyszczenie domu i wydanie pewnych rzeczy innym, którzy być może potrzebują bardziej rzeczy, których ja na przykład nie używam. Odnalezienie też piękności w jakimś rytuale wykąpania się w wannie z płatkami kwiatów, ze świecami, z herbatką. Afirmacja, oddycham, pasja, wydech, przepływ. Tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Do następnego razu.